Co pan sądzi właśnie o pomyśle zabrania krzyża z pielgrzymką na miejsce katastrofy do Smoleńska? Pojawił się właśnie taki pomysł części rodzin, aby załagodzić w ten sposób konflikt. Uważam, że przed zapewnieniem pana prezydenta, że powstanie tutaj pomnik, już forma plastyczna jest do uzgodnienia między stroną prezydenta, architekta i społeczeństwa. Sądzę, że nasze społeczeństwo jest na tyle rozumne, że bez problemu możemy się porozumieć, a tu jest brak do dnia dzisiejszego dialogu ze społeczeństwem. Sam pomysł przeniesienia do krzyża do Smoleńska przed podpisaniem dokumentu zapewniającego, że powstanie pomnik w tym miejscu z zachowaniem krzyża, uważam, że zaogni sytuację. A po drugie, czy wszyscy wśród tych, którzy są pomysłodawcy tego pomysłu, czy wszyscy wierzą w Boga, czy są chrześcijanami? Mam pytanie takie. To jest forma plastyczna, prawda? Jest wyświęcony ten krzyż. I jeżeli wszystkie rodziny życzą sobie, aby ten krzyż wylądował w Smoleńsku, niech biorą go. Jeżeli mówię, wszystkie rodziny. Oczywiście może się zdarzyć, że niektórzy nie zgodzą się, ale to niech oni dyskutują we własnym gronie, bo my nie będziemy przeszkadzać. My jesteśmy po to tylko, żeby była uczczona pamięć wszystkich Polaków, w tym ludzi z lewicy, z prawicy, bo to nie ma znaczenia. Oni wszyscy byli Polakami, zginęli. Ja myślę, że jeżeli pan prezydent będzie tak rozważny i te rodziny, które chcą zawieźć do Smoleńska ten krzyż. Mam nadzieję, że jak podpiszą ten dokument, to ludzie na pewno się zgodzą. Jeżeli podpiszą dokument, że będzie pomnik z zachowaniem krzyża.